Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was film, w którym podsumujemy sobie ostatnie 3 miesiące testów na kanale. Będzie to po prostu podsumowanie najciekawszych recenzji, najciekawszych filmów, sprzętów ciekawych według mnie oraz też według Was, czyli po prostu filmy, które wzbudziły największą Waszą uwagę, ciekawość, kontrowersje, czyli po prostu takie, które najlepiej się oglądały, które chętnie komentowaliście. Tak więc zaczynamy nasze zestawienie. Tak więc zaczynamy podsumowanie ostatnich miesięcy na kanale Najciekawsze recenzje. Stawkę rozpoczyna recenzja głośnika Rapu A800, czyli największy model, najmocniejszy z oferty tej firmy i powiem Wam szczerze, że jeden z najlepszych, jakie dane mi było testować. Głośnik w dniu premiery kosztujący ponad 500 zł, natomiast teraz można go kupić już troszeczkę taniej. Co mamy za tą cenę? Naprawdę nieźle wykonany głośnik z fajnymi funkcjami i przede wszystkim grający naprawdę mocno, głośno i w miarę czysto, jak na sprzęt z tej półki cenowej. Ponieważ zdarzają się głośniki naprawdę dużo droższe, kosztujące 1000 zł i więcej. Według mnie mocna rzecz. Mieliście kiedyś problem z pocącymi się dłońmi podczas długich, a nawet niedługich, ale krótkich, lecz intensywnych gier, chociażby partyjek w CS-a? Chyba każdy zna ten problem. Ja co prawda nie cierpię na jakąś nadmierną potliwość dłoni, ale jak się zestresuję w CS-ie, też dłoń potrafi się spocić. I teraz co możemy z tym zrobić? Możemy albo skierować na dłoń jakiś wentylatorek, albo możemy kupić sobie myszkę TTE Sports by Thermaltake Ventus, czyli myszkę wyposażoną w, uwaga, otwory wentylacyjne, które naprawdę powodują fajny przepływ powietrza pomiędzy dłonią a myszką i zmniejszają to pocenie się. Myszka sama w sobie wykonana bardzo fajnie, z gumowanego tworzywa, funkcjonalna i z precyzyjnym sensorem. Wszyscy pamiętacie pewnie recenzję słuchawek HyperX Cloud. W końcu udało się przetestować ich drugą wersję, która jest niczym innym jak tymi samymi świetnymi słuchawkami, ale w zestawie mamy też dodatkową kartę dźwiękową na USB, czyli własny układ potrafiący wygenerować, oczywiście sztucznie, wirtualnie, dźwięk 7.1. Układ, który w grach sprawdził się według mnie całkiem dobrze, karta dźwiękowa dawała radę w tych efektach 7.1, natomiast do posłuchania muzyki wolałem zdecydowanie klasyczne stereo. Zawsze chciałem przetestować jakiś profesjonalny mikrofon pokroju Blue Yeti. Udało się dostać do testów mikrofon Razera. Razer Siren, pierwszy i jedyny jak na razie mikrofon w ofercie Razera, z fajnymi, ale drogimi akcesoriami. Sam mikrofon też kosztowny, natomiast zaskoczył mnie bardzo pozytywnie w testach. Przede wszystkim rzecz masywna, świetnie wykonana, świetnie wyglądająca i zapewniająca kilka fajnych trybów nagrywania, odsłuch na słuchawkach, dokładną regulację i dźwięku na słuchawkach i poziomu sygnału nagrywanego przez mikrofon. 4 tryby nagrywania, z czego mi najbardziej przypadł do gustu tryb kardioidalny. Dźwięk naprawdę mocny, świetny, co mnie troszeczkę rozczarowało, że nie mamy wbudowanego żadnego software'u, który usuwałby szumy tła, czy takiego odszumiania w czasie rzeczywistym, chociażby poprzez jakiś przycisk aktywowanego. Natomiast te szumy bardzo łatwo dało się wyciąć, chociażby w Audacity, nie pogarszając w żaden sposób jakości tego dźwięku, mowy, nie zniekształcając po prostu tej mowy. Dlatego jest to jakiś minus, ale jest to łatwe do obejścia. Oczywiście ogromnym minusem jest też, jak na polski rynek, dość zaporowa cena. Mam nadzieję, że mikrofon stanie się bardziej dostępny, ponieważ rzecz naprawdę świetna. Męczyliście i wymęczyliście. Były tysiące wręcz pytań o Superluxy HD681. Czy słuchawki podobno tanie, ale też bardzo dobre i do gier, i do muzyki. Jak się okazało w testach, faktycznie w tej legendzie jest ziarno prawdy, nawet dość duże, i słuchaweczki dostały też wysoką ocenę. Fajne, lekkie, dość wygodne, ale niestety z troszkę twardymi padami, które nie są materiałem oddychającym, jakaś ekoskóra, i poza wszystkimi plusami, czyli świetną jakością dźwięku, dość fajną konstrukcją, bardzo przystępną ceną, to troszeczkę uszy potrafią się spocić.
Podobno można zrobić skarpetkowego moda. Może kiedyś go wykonamy, zobaczycie to w moim wykonaniu na kanale. Zobaczymy. W każdym razie słuchawki jak najbardziej warte swojej ceny, warte polecenia. Kolejna recenzja to chyba najbardziej stylowe słuchawki, jakie widziałem w swojej karierze, czyli Marshall Major. Słuchawki, które samym wyglądem potrafią rozłożyć na łopatki. Już sam kartonik taki wzorowany na stare czasy, ułożenie tych słuchawek w kartonie oraz sam wygląd słuchawek, po prostu bajka. Słuchawki w testach wypadły naprawdę dobrze, grały fajnie. Niestety co do komfortu nie mogłem postawić im maksymalnej oceny. Natomiast wygląd, design po prostu mnie tym urzekły. Dlatego też znajdują się w tym zestawieniu. Jestem też ciekaw, co Wy o nich myślicie. A teraz przypomnijmy sobie chyba najbardziej zabawny film ostatniego sezonu, czyli recenzję Arbonir Slusen, gadżetu nagraną razem z Dawidem i to w trakcie trwania grilla, czyli nazwijmy to po lekkim spożyciu. Humoru w tym filmie nie brakowało, a przy okazji wyszła naprawdę fajna recenzja gadżetu. Gadżet prosty, niewielki, który pozwala nam pobawić się w DJ-a. Podłączamy tablet czy telefon, podłączamy słuchawki i głośnik i możemy już miksować dowolne utwory. Bardzo fajna rzecz, kosztująca kilkadziesiąt złotych, ale dająca mnóstwo zabawy. Gadżetów ciąg dalszy, czyli Gambia's Aegis. To taka przystawka wieszana na monitor, która jednocześnie jest wieszakiem na słuchawki, hubem USB na 4 porty USB 2.0, a przy okazji też bardzo fajnie wygląda. Cena może troszeczkę nieadekwatna, natomiast sam gadżet według mnie przydatny i fajny. Zresztą ocencie sami. Udało się też sprawdzić kolejne słuchawki, o które często pytaliście, czyli Logitech model G230. Słuchawki w tej chwili już dość niedrogie, naprawdę fajnie wykonane, wytrzymałe i dające bardzo przyjemny dźwięk. Tak przy słuchaniu muzyki, jak i w grach. Zapewniają duży komfort użytkowania i jest to model według mnie również wart swojej ceny. Ostatni film wart przypomnienia to klawiatura, o której słyszało się już od dawna, którą pokazywano na targach nieraz, chociażby Poznań Game Arena. Mowa tutaj o klawiaturze Tesoro Excalibur. Do testów póki co przyszedł model standardowy z niebieskim podświetleniem, natomiast w drodze są już też prawdopodobnie kolejne egzemplarze, czyli RGB i Spectrum, gdzie będziemy mogli pobawić się dowolnie podświetleniem. Sam Excalibur okazał się klawiaturą prostą, ale funkcjonalną i solidnie wykonaną. Czyli dokładnie tak jak praktycznie każda klawiatura mechaniczna od Tesoro. Jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne, faktycznie ta firma zdobyła już spore uznanie graczy, a także moje uznanie, ponieważ testowałem praktycznie każdą klawiaturę tej firmy, więc po prostu mam punkt odniesienia. Co do myszek i słuchawek, nie zawsze wychodzi im tak dobrze, natomiast klawiatury to jest to, co Tesoro potrafi robić i naprawdę może się tym chwalić. No i dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie ostatnich 3 miesięcy. Jak widzieliście, było na co popatrzeć, a myślę, że kolejne 3 miesiące to będzie okres jeszcze bardziej gorący. Środek wakacji, nie tylko pod względem temperatur, ale też pod względem bardzo fajnych, ciekawych sprzętów, które będą się u mnie pojawiać, cały czas się pojawiają. I obiecuję Wam, że nie będzie tego mniej, a wręcz coraz więcej. Tak więc trzymajcie się ze mną, jeśli film Wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam za to bardzo. Pozdrawiam Was, cześć!